Siemanko, witajcie, Benek z tej strony. Zapraszam serdecznie do Vintage Story. Kolejna część. Właśnie z tej strony. I'm so sorry. Dobra, jesteśmy w domu. Zachód słońca. Jaki mamy, możemy popłynąć. O, jaki wielki. Kilka dni, o jeden, dwa, trzy dni już pewne owoce będą tam do zebrania. A my tymczasem tak. Zabierz przedmiot. Robimy sobie, moi drodzy, młot. Dobra. Pierwsze, co jeszcze? Pierwsze, co jeszcze? Nie, żaden młot. No dobra, weź to. Kurde, normalnie mi trafi zaraz. Biegasz tam, gościu. 19:19 to chyba nie jest aż tak strasznie późno. W sumie można by było jeszcze poganiać, ale do czego dążymy? Do zrobienia młotka miedzianego. Pięknie. Miedziany młotek mamy. I dzięki temu będziemy mogli rozwalić tą miedź. Przystąpmy do działania. Tu mamy 39. Ciekawe, ile pójdzie na ten młot. Skrzyp polny. Kurde, no. Skrzyp polny. Czekajcie, czy jak ja włączę H, dokładnie, czas mi się zatrzymał, ale fajnie. Dobra, ja myślałem, że nie ma pauzy. Okład ze skrzypu polnego lniany. Okład ze skrzypu polnego trzcinowy. 2 punkty życia. 4 punkty życia. Kurde, lniany, to trzeba mieć lniane płótno. Dajcie spokój. Ale widzę, że on odzyskuje zdrowie. Wiecie co? Potrzebuje łóżka. Chociaż... łóżko z siana. 7 godzin pozwala spać. A to się robi z takiego czegoś, co? A to się robi 2, 2, 2, 2. Aha. I 3 takie te musimy mieć. Dobra. No to jeszcze wyskakujemy na zewnątrz, żeby... żeby trawy nabrać. Tam chyba 13 mam, ale to będzie za mało, nie? Dokładnie się temu przyjrzemy. Jezu, no nie mogę! Koszyk trzcinowy. Moje zbawienie. Teraz gdzie go położyć? A to jest pytanie. Tu. O mamo. Ale ja się cieszę. Ale ja się cieszę, Boż. Oczywiście zrobię sobie porządek poza filmem. Poza nagraniem. Bo ja chcę się skupić na tym cholernym. Łóżku. Dobra, raz, dwa, trzy. Tak, łóżko. Pyk, pięknie. Tylko, że gdzie my to łóżko rozłożymy? Ha! Mniejsza z tym, ja potrzebuję teraz tak. Drewna opałowego koniecznie. Chyba to drewno całe zostawiłem tutaj w tym. 8 brzus.
32 drewna opałowe. Teraz sobie to tutaj wkładamy. Tutaj. Tutaj. Niszczymy pochodnie. Kładziemy pochodnie. Niszczymy pochodnie. No ja chciałem po prostu ściągnąć, dlatego że będzie tutaj zgasnął. Nie wiem, ile już 3 dni nie były ściągane i bo jedną mam w ręce. Co jest? O, w mordę, taka mechanika doszła, że on się podpalił. A co, tu się wszystko pali? Łóżko mi się pali. Ale numer. Ja nie zapomniałem, że tu, kurde, można pożary wywoływać. Ciekaw jestem, czy w tym garnku jest... ze względu na to, że tu się to pali, czy jest... No, na szczęście nie. Łóżko z siana, co możesz chyba pomarzyć na razie. Jak nie będzie się tutaj nic wypalało, to wtedy sobie położysz, nie? Logiczne. Słoiki mi się wypalają świetnie i miseczki mi się wypalają cudownie. Młotek mamy, także możemy od razu demonstrować jego siłę, power. 39 samorodków miedzi rodzimej. Samorodków, przepraszam, nie samorodków, tylko skały ubogiej w miedź rodzimą. A skąd mamy dwa samorodki tutaj? Już mieliśmy jeden. I tu jeszcze jeden? Z jakiej racji? Nie rozumiem tego. No dobra. Mniejsza z tym. Młot mamy do tego, żeby skruszyć sobie samorodki. Samorodki najpierw te słabsze. Widzicie, one są troszeczkę uboższe i to widać wyraźnie. A te tu mają dużo więcej tego w składzie tego pomarańczowego kolorku. Dobra. Co? Łoż ty boż ty! Ja to lubię! 117 samorodków! I trochę mi uciekło tego miedzianego. A tu są po 4 z jednego. Zobaczcie. 128, 128 miedzi. A 20 potrzebuje na sztabkę. Jasny gwint, ale akcja. Stojak, stojak. Jest coś takiego jak stojak? Syty. O. Stojak na formy? Ale screenshota wziął, nie mogę. Litera P to jest foto. Stojak na formy. Patyk, patyk. A tu deski. A deski niestety tylko z piłą. I tak to wygląda. I teraz tak, pytanie. Znaczy pytanie, też w zasadzie to kurczę rozkaz, a nie pytanie. Muszę sobie zrobić motykę. To jeszcze, moi drodzy, do... Daleka droga. Do piły. Może by mieć piło, to, piłę, to trzeba mieć najpierw kowadło. Teraz tak, tak, tak. I tyle w temacie. A taką formę to trzeba jeszcze wypalić, oczywiście. Pyk. Taką formę trzeba wypalić, także nie ma to tam. To będzie trwało tu, kurde, w nieskończoność chyba.
Po tych wszystkich formach zaraz będę łaził. Najważniejsze, że jest przygotowana. I motyka była, lamelek niedługiego ostrza. Tutaj już jest. Kilofa jest, wykrywacza złóż, łopaty. O, i właśnie, i teraz będzie to trwało i trwało. W sensie, że dużo roboty przy tym jest. W całej grze, tak nie wiem, ciekaw jestem. O, mamy. Ekstra. I mamy formę kowadła. Ja chyba nie będę teraz. No teraz w takim razie muszę mieć orzypałkę, tak? Żeby zrobić te okłady. Dwie orzypałki, cztery skrzypy polne. No, przydałoby się chociaż takie mieć, bo to życie nasze nie wygląda za bardzo. Natychmiast trzeba coś zjeść. I świetnie się składa, bo zaczniemy gotować. Już jedną porcję się ugotuje. Robi się dzień. Zrobi się dzień, moi drodzy. O, tak. Tak. I teraz mięsa mamy dużo. Dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. I do lodówki. O. 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. O. Z truskawek chyba będzie można zrobić tylko dżemy. Mam takie wrażenie. 4, raz, 2, 3, 4. Też nie? A, jak się rzepy dołoży, to jest jeszcze bardziej treściwe. A, dobra. Bo tak to pozwalał tylko i wyłącznie z żurawiną. A jeśli bym tu włożył truskawki? A, nic to nie da. Dobra, czyli dobrze wiedzieć, połączyliśmy żurawinę z rzepą. 6 dni tu zostało, tu 3 dni. 2, 3, 4, dawaj tu. Powinienem zdrowie odzyskiwać teraz, jak już mam. Okno się zamknęło. Zdrowie odzyskiwać, jak już jestem najedzony. To jedzenie to mi się oczywiście zrobi, to chyba dość szybko. Na trzech się ugotuje? Takie cztery porcje? Może i nie. Nie ma bata. Jeszcze muszę te cztery dołożyć. Cztery porcje guraszu z żurawiny i rzepy. A tu z czerwonej porzeczki i z rzepy. Patrzcie na tego idiotę. On cały czas kuźwa. Cymbał. Rzucę go zaraz. Niech mi tylko wejdzie tutaj w pole rażenia. Noż kurde, jak zwykle, no. Jak zrezygnować teraz z tego rzutu, Boże.
On też tego dziaduwa. Bez sensu rozwiązanie trochę. Nie, ty jesteś gnojku. No tam. Jeszcze ani jednego chyba nie udało mi się zabić. Tak mi uciekały, uciekały. O kurde. O cholera, jest trzech. Jeden już mi spierdziela. Zaraz go będę musiał dopaść. Jest. A tamten jest tam daleko. A czy on idzie w moim kierunku? Tego to nie wiem. Ale zaraz się przekonamy. Czy on chciałby mi zrobić kuku? Oj nie, podąża w tamtym kierunku tego, kurde, nie, kolega już martwy. Chciał się udać. O, jest. Patrzcie, ej. Jest. Mamy dwa martwe driftery. Sznurek i włókno. O! Nie na darmo wspominali o tym w modzie, bo ja tutaj mam moda, który no, sprawia, że driftery są mocniejsze do pokonania, trudniejsze. Mają podniesione życie. Ale też... Ale też dropią lepsze łupy. Tu jesteś drugi, nie? O, w tym przypadku dwa. Włókna lniane. A bardzo często rzucały nic w ogóle w grze, w oryginale, w wanilii. Nie rzucają praktycznie nic. Dziczek tu jest. Ja bym sobie, kurde, mógł... Ajajaj. A nie, bo ona jest z małym, dobra. Ja mógłbym ich zamknąć. Patrzcie. Fajny jest ten mały tam. Biega w trawie, nie widać go w ogóle. Ale ja nie zrobię ci dziku krzywdy, tylko chciałbym sobie wziąć włócznię swoją. No, dziękuję, do widzenia. Nie, jeszcze się nie powypalało. A garneczek gotowy. Gorącego jedzenia. A z tego sobie zjemy. Tygielek. O. Nie, 160. 200. 300. 400. 400 jednostek sobie zrobimy. Na pierwszy rzut. 400 jednostek, czyli tak. Jedna jednostka do miecza. Jedna jednostka do kilofa. Kilof zawsze musi być pod ręką zrobiony. Nie ma bata. Mimo, że ja mam tego, który mam teraz przy sobie, już tak zużytego, jeszcze trochę jest, to nie ma takiej opcji, żebym ja nie miał dodatkowego kilofa w razie czego, dlatego że to później będzie się wiązało z szukaniem miedzi powierzchniowej, bo inaczej się nie dostaniemy bez kilofa. Dobra. Tu zaczyna osiągać temperaturę, jaką miało być. Tu jest samorodek galeny, a tu mamy
Te węgle muszę poprzekładać. To wszystko muszę zaraz jakoś to zorganizować, bo mi to zaczyna denerwować. Tutaj zaczynam skakać po tych. Przede wszystkim to koniecznie, ale to koniecznie motyka. No, no motyka. Motyka nie jest jeszcze przepalona. To wyciągam, wkładam to. Może uda się na dwóch zrobić. Ja mam jeszcze tak dużo roboty, moi drodzy, bardzo dużo. Piec gliniany. No właśnie. On mi pozwoli na. On mi pozwoli na zrobienie. Może się uda. 1084, tak? O. Dużo. Więc także trzeba się starać, używając tego węgla, na przykład na stopienie większej ilości jednostek. Chyba, że to wtedy się też w czasie troszeczkę wydłuża. Nie wiem, ciężko to stwierdzić. No, im jest więcej, to chyba powinno się wydłużać. Czyli zobaczcie, my włożyliśmy 80 i to jest 400 jednostek, czyli 160 na 800 jednostek. Bardzo wolno postępuje. Bardzo wolno. Wolniej niż wtedy, co miałem 20. Rzeczywiście działa to na wydłużenie czasu. No cóż, 9.07. Ja będę musiał oczywiście wylać fo do form zawartość, także na razie stąd się nie ruszam. Muszę przeczekać aż do momentu, w którym. No co, nie będę tej próżnował. Bo orzypałek można byłoby naciąć. Kurde, tych orzypałek tam mógłbym przynieść. Trawy trochę, żeby zawsze było pod ręką. Bo do wypalania jest potrzebna. Nie będę później po nocach wychodził, nie? Żeby tą trawę zbierać. Gdybyśmy mogli się wybrać w poszukiwaniu orzypałek. Tu ich było naprawdę sporo i tutaj, nad tym jeziorkiem. Można byłoby tam się udać, ja bym ich naciął trochę. Poczekajcie, czy ja możliwość mam? Super. Lecimy na orzypałki. Kurde, to tam mi zgaśnie ognisko i mi będzie. Ajajajajajajajaj. I mi będzie stygła miedź w nim. Jak straci temperaturę. Niesamowite. Że ja muszę ją wylać. Ja zapomniałem całkiem o tym. Kurde, mole, coś mi się wydaje, że dojdę na miejsce i nie będzie. I będzie już zastygnięta. Może tak być? Tam zaledwie 2-3 minut brakowało, żeby w stan płynny się przeobraziła i być może już dawno po tym stanie jest. 2-3 minuty zbierałem. Jestem w stanie to wylać? Proszę. Może nie, może tak, może nie. Jest. Miecz. No. Jedna forma sztabki. I druga forma sztabki. Tygielek pusty. Ale przy okazji dowiedziałem się, że mogę tu podejść ciut później. I ten. Gdzie położę, gdzie skieruję, jaką stronę kratki i tam się stawia. Minecraft nie ma takich rzeczy. W Minecrafcie nawet nie można sobie koszyczka postawić po skosie. Dobra, młot mamy. Kilof nowy się robi i robi się ten. A ja w międzyczasie mógłbym naprawdę skoczyć jeszcze albo pomieć. Oczywiście mógłbym zostawić co nieco coś w tym koszyku jeszcze. Powiedzmy.
tutaj mamy te orzy pałeczki. Dobra, niech tu będą. Dwie niepalące się pochodnie. Korzenie z orzy pałek. Tutaj suchą trawę. Nawet włóczki. Ja to będę musiał wszystko pogrupować któregoś pięknego dnia. Ja mógłbym ten kilof, szczerze powiedziawszy, wyrąbać. Jest 12.09. Gdzie mamy najbliższe złoże miedzi, gdzie moglibyśmy się udać i je wykopać? A, tutaj niby jest wyeksploatowane to złoże. Także ja daję delayed. A, tutaj jest miedź. No trochę daleko. Tutaj mamy jeszcze fajne trzy złoża takie. To jest chyba kwarc, tak, to jest kwarc. Dobra, czemu nie? Idę na północ. Ja mógłbym zbierać te muszelki, ale na co mi one? Ja wiem, że one tutaj są. Także po takie, o tutaj następna jest taka ładna, widzicie? O, tam jeszcze taka ładna niebieska. Jest tych muszli tutaj sporo. Tam gdzieś w formie rozgwiazdy też można było znaleźć jakąś. Gicior majonezior. Bardzo dużo orzypałek tutaj mamy, bardzo dużo. Obrzym pałek. Jak daleko jeszcze mamy w to miejsce? Jeszcze kawałeczek. No, tutaj mamy kolejny kwarc. A czekajcie. Jaki to jest kwarc? Przejrzysty. Z przejrzystego kwarcu zebranego można chyba zrobić lampkę. Mi by się przydało takie dwa kwarce zdobyć. Czekajcie, tutaj muszę chyba oznaczyć. Nie! Kwarcu nie będę oznaczał, bo kwarcu znajdziemy jeszcze w brud. Ale klocki duże. O, tam leży dzik, widzicie? Gno, jak jeden parszywy. Czekajcie, to w ogóle dźwięki. Aha. Dlaczego ja miałem tak strasznie ściszone? W nocy grałem chyba, wiecie, i dlatego. O, to teraz będziecie dużo więcej słyszeli. A byłem zaniepokojony tym faktem. Myślę sobie, dlaczego? Dlaczego? A tu się okazuje, że właśnie dlatego. Dobra. Są chyba te miejsca. Raczej narażeni nie jesteśmy na jakieś tam... Boże, to jest piasek z łupka iglastego. No jakoś ta wyspa nie może być tylko piaskowa. Jedziesz go paprocią. Ciekaw jestem, ile z tej rudy uda nam się uzyskać. 39 najwięcej. Mi się wydaje, że... O, jest. Jakość średnia. O, proszę bardzo. Trzeba będzie mi 4. 4 z jednego. Ale zobaczcie, jak... Ja, zobaczcie, jakie to jest złoże. Kurde, jestem otoczony miedzią. I ono jeszcze w dodatku prowadzi w kierunku, w którym jest kolejna miedź zaznaczona. Czy te tutaj złoża się łączą? Bo jeśli tak, to ja tu nakopię, kurde, masakrę totalną. Jak widzicie, jak skieruję kill off, jest napisane, wymaga na te narzędzia poziomu drugiego, czyli miedź, aby zniszczyć. Mamy to narzędzie, udaje nam się to zrobić, ale na przykład przy kwarcu już musimy mieć poziomu trzeciego narzędzia. Jesteśmy w stanie tylko zebrać ten kwarc, który znajdziemy po prostu tak sobie leżący na powierzchni. Złoża kwarcu są przeważnie bardzo duże, więc ten biały kilof na minimapce w zupełności starczy jak na tą chwilę.
A my tu tymczasem jesteśmy w stanie dokończyć wydobycie drugiej rudy. Jeszcze troszkę kilofa mamy. Ile nam tego tej dali? 64,5. Nie no, ja to jestem już teraz naprawdę miedziany się zrobiłem. Dobra, chyba wszystko. Jeszcze tak tutaj profilaktycznie pierdyknę. A właściwie to co ja mogę z takich tych robić? Bo tu mam takie łupki mi się zbierają, nie? Dobra, tego te paprocicy namonowej nie chcę. Ale tu mi się takie łupki zbierają. Co to daje? Kamień łupka ilastego. Pozyskane po zniszczeniu spękanych naczyń tego. Pulweryzuje na piasek z łupka ilastego. Składnik na płyta z bruku z łupka. Bruk z łupka, o, bruk z łupka. O, glina niebieska albo glina ogniotrwała i dookoła kamień łupka ilastego. I mamy piękny bruk z łupka ilastego. Ile tu jest do poznania, moi drodzy? Ile w tej gierce jest schematów tego wszystkiego? No jest normalnie przytłaczająca ilość. Wychodzimy. 16:50. Można by było do domku spierdzielić. Ale tego kwarcu nie zabierałem. Ja sobie pójdę zobaczyć ten kwarc tutaj. O, patrzcie, tu kolejna miedź jest. Tak, ja pamiętałem to. Ja muszę... Dobra. To będzie super. Ja pierniczę. Od tamtego miejsca do tego zaledwie kawałeczek i później kawałeczek do tamtego, w tamtym kierunku. Niesamowite. Ja musiał sobie ten kwarc tu pozbierać. O, niestety. Liczyłem na to, że jeszcze jakiś przejrzysty wpadnie, żeby były cztery. Ale... Słabo to wychodzi. A ja gdzie zginąłem? A ja zginąłem tutaj, naprzeciwko. I tamte dziki powinny grasować, jeśli tam są. To znaczy, że nie zmieniają swojego miejsca pobytu. Bo ja się później wpierdzieliłem na ten, nie? Na jeży... na ten... na te kujące i zabiło mnie to. I czy on... Aha, ma! To jak zbiera, to po prostu leci mu od razu do ekwipunku. No i dobrze. Gdzie te dziady były? Tutaj. O, jest tam, widzę kubsko jakieś leży. Może być tego kurde właśnie osobnika. A nie, jestem już zapchany. Można wracać do domku. Jest 18:19. Wypełniona misja. Oczywiście zrobimy sobie wszelkiego rodzaju narzędzia, bo narzędzia im lepsze, tym. Znaczy, Boże, im. O, to jest ta miedź, właśnie, to jest ta miedź. Idąc z kierunku tej, którą zbieraliśmy. No. Będę dobrze pamiętał. A my już idźmy. Naprawdę szybko się robi ciemno. Ja nie mam ani pochodni przy sobie, także będziemy biegli w totalnej ciemnicy, jeśli taka nas zastanie. Mówimy jeszcze co prawda. Nie, bo nie mam łopaty. Malutki kilof. Malutko mi z kilofa zostało. Malutko mi zostało z tej siekierki. Co to było? Co to było? Nie mam bladego pojęcia. No i właśnie tak do domku. Tak, te dwie góry wyznaczają nam mniej więcej kierunek. Te dwie widoczne. No nam ten, on całkiem przyzwoicie chodzi, naprawdę. I... Ciekaw jestem, czy nie mógłbym sobie gdzieś dołożyć tego widoku. Zasięg widzenia 800.
Oj, chyba mi spowolnił. Chociaż może doczyta czanki i będzie okej. Może pałki można by było. A widać tam jednak te jeziorka. Ale tam się zaniosło? Słońce zachodzi. Kurde. Ciekawe, kiedy mnie czeka burza temporalna. Ja nie chcę nawet o tym słyszeć. Od 10 do 22 dnia bodajże coś w tym stylu. Chyba jest taka tendencja. A przed nami jeszcze tyle roboty. Dobra, bo teraz młot muszę wziąć i rozkruszyć to. 4 z jednej. To już jest 20. To 28 ekstra. Jeden stack to jest 256 samolotków. Że to mi się nie zapaliło, to aż cud. Tutaj zimne. Miecz. Miecz, moi drodzy. To jest piękna chwila. Krzemień mogę zawsze nosić tutaj przy dupce. Gleba o niskiej żyzności. Po co mi takie coś? Dobra. Widzę, że nam się powypalało. Jak zrobić półkę? Dwie deski, dwie deski. Kurde, przecież do desek muszę mieć piłę. Ja muszę mieć kowadło. Nie ma nawet bata. Nie ma nawet baciora. Pięknie. Gdzie ja to wrzuciłem? To drewno o połowę tutaj. Cudownie. Tu jest motyka do wypalenia, kurde. Ale tu. Są garnki, kuźwa. Ja pierdzielę, ale mam teraz rozgardiasz. Nieważne, nie interesuje mnie to. Dla mnie istotne jest teraz, żeby to jak najszybciej przerobić. No i co? I patyków brakuje. Przyszła noc. 22:45. I to niestety podpalimy jutro. Chyba, że gdzieś są jeszcze jakieś patyki, ale szczerze w to wątpię. Nie ma. Teraz tak, nie? Nie, bo nie będę robił. Jak to było? Tak? I tak? Nie, odwrotnie, tak? O, ale aż 4 mi się robią. Dobra, po 16 się stakują. Świetnie. Elegancko. Ja bym to mógł jeszcze poodkładać, kurde. Tu mam te sznurki niby. Tu mam znowu galenę. Tutaj mam plaster miodu. Wyciśnij nad wiadrem lub miską, żeby zdobyć miód i wosk. No, tylko że wiadro też trzeba.
Jeśli chodzi o wiadro, to też trzeba. Ale czekajcie, bo ja mam sporo gliny. I już robimy. Siedem. I teraz z tego mogę zrobić, co nie? Bruk z perodytu. Sześć kamieni perodytu jeszcze nie zostało. Ja tych kamieni perodytu się będę, tych kamieni się będę pozbywał. To sobie schowam tu jako budulec, to też oczywiście. Tego szajsu się będę pozbywał. Kamień łupka i to poszło. A my rano urządzimy sobie kolejne polowanko na tych baranów, których tak słychać. Dobra. Nie ma co próżnować. Kilof też sobie mogę zrobić, nie? Moi drodzy, troszkę się tutaj działo. Sami widzieliście co. Miedzi mamy naprawdę sporo. Nie ma się z czego cieszyć. Miedź jak jest, tak pójdzie i to raczej pewne. Natomiast tak, poszukiwanie cyny i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim powiększenie domku. Ja chyba kolejny dzień piękny od samego rana poświęcę na, no, na stworzenie jakiejś dodatkowej bazy do rozwoju, bo to co tutaj mam na tym, to jest chyba słabe. Będę musiał chyba powiększyć fundamenty. Nie wiem, czy ja zostanę w tym miejscu, czy rzeczywiście będę chciał przejść na drugą stronę, na drugą górkę. A dokładnie tutaj myślałem o tym. Bo znowu przechodzić tutaj też by było tak trochę do dupy, ale mielibyśmy bardzo blisko do kupca w razie czego. To jest coś. Tutaj mamy jednak troszkę dalej. A tu jest jeszcze jeden kupiec, ale tych kurde kupców jest. Nie, to nie jest kupiec, sorry. To nie jest kupiec, to jest wybrany przeze mnie jakieś miejsce. Tu jest kupiec, jest blisko. To jest chyba drugi. Bo czemu ten taki malutki jest, a ten taki ogromny? Zdecydowanie większy ma ten, większą ma tą posiadłość. Warto by było czasem do kupców zachodzić, dlatego że można sprzedać. A, trafił mnie, widzieliście to? Co za skurczywyk. Jesteś dziadu, chodź. Mam pomysł, tu mam miseczki. Jeszcze zanim zakończę tutaj z wami to posiedzenie, sobie schowam tu węgiel. Schowam sobie tutaj nie nożyk, tylko młotek. Wezmę sobie o jedną taką tą. Pyk. I włożę do niej. Jest. I ona mi nigdy nie zgaśnie już. Ja mogę sobie nosić. Ciekawy jestem, czy ona mi zgaśnie pod wodą. Ona daje mniej światła niż pochodnia, ale zawsze coś. I będzie przydatna. Kurde, znowu wszystkie pojemniki pozapierdzielane. Tu jest wolne miejsce, widzę. Fajnie, że to jest tak interaktywne, że można to wszystko sobie pootwierać i jakoś w ten sposób działać, a nie zaglądać z jednego do drugiego. No co, te orzypałki tutaj przyjdą. To przyjdzie tu. Mamy jednego patyka. Co my z nim możemy zrobić? Gliny ogniotrwałej zostało nam maleńko. Miedzi mamy bardzo dużo i przydałoby się to mieć. A ile gliny idzie na przykład? No ja mam tylko 4 tej gliny, no to bardzo mało.
Nie zrobię z niej formy na pewno. Zaryzykujmy. Dochówka surowa, naczynie do przechowywania, domniczka to nie. Garnek, butelka. Forma kilowa, miecza. Motyki już mam. Młotę mam, topora nie mam, wykrywacza złóż nie mam i łopaty nie mam. Jaki wykrywacz złóż by się przydał. I to nawet bardzo. Koniec! Co zniszczyłem to? Nie, bo brakło gliny chyba. O, wiedziałem. Co moi drodzy? Przedłużam w nieskończoność. Trzymajcie się. Do zobaczenia ponownego.